Witajcie, kochani. Kiedy myślę sobie o uwielbieniu, o życiu w uwielbieniu, to chyba zawsze myślę o Halleluja, bo tam mnie Pan Bóg postawił mi tutaj w naszej wspólnocie i tu mnie uczy życia w uwielbieniu, bo to nie jest tylko czwartkowe spotkanie, kiedy uwielbiamy Pana Boga, ale to jest uczenie się życia w chwale, chodzenie w chwale Boga. Jak już nieraz mówiłam i się powtórzę, że prawie 30 lat temu pierwszy raz stanęłam na takiej modlitwie uwielbienia i powiedziałam, że nigdy nie będę się tak modlić, że moja noga nie powstanie w takim miejscu. No i Pan Bóg ma takie poczucie humoru, że dzisiaj jest tak, że uczę się nie tylko modlitwy uwielbienia, ale życia w uwielbieniu. Jak myślałam o słowie, które jest jakoś takim drogowskazem życia w uwielbieniu, to są dwa słowa. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 15. Za pośrednictwem Jezusa wznośmy stale ku Bogu ofiarę uwielbienia, to jest owoc warg wysławiających Jego imię. I uzupełniające słowo z Ozeasza 14:3 i dalej. Zabierzcie ze sobą słowa i zwróćcie się do Pana swojego Boga. Odezwijcie się do Niego. Powiedzcie, odwzajemnimy się owocem naszych warg. Naprawię ich mieszkania. Będę ich szczerze miłował. Będę dla Izraela jakby rosą, tak że rozkwitnie jak lilia i szeroko zapuści swoje korzenie. Żyć będą syci chleba, rozkwitnie jak winnica. Ja mu przywrócę siły. Znajdzie się dla Ciebie owoc ode mnie. Bo drogi Pana są proste. I chyba tak postrzegam uwielbienie, jako ofiarę uwielbienia, jako na początku decyzję, którą podjęłam, że będę wielbić Pana Boga w każdym czasie. Czy to we łzach, kiedy jest trudno, czy w jakimś cierpieniu, uwielbianie Boga, czy w radości, czy w tańcu, czy w śpiewie, czy w dźwiękach. Uczę się tego cały czas w Halleluja. Ale to, co mnie ostatnio zatrzymało bardzo mocno, to kazanie albo nauczanie biskupa Andrzeja na rekolekcjach, kiedy mówił o tym pępku i o uwielbieniu. Jak poszłam do pokoju, to zrobiłam ten gest wpatrywania się w swój pępek. I to trzeba naprawdę się mocno schylić i mocno zamknąć, żeby ten swój pępek zobaczyć. I zatrzymał mnie gest uwielbienia, że dla mnie życie uwielbieniem to jest właśnie ten gest. To jest decyzja, że ja podnoszę ręce do góry. I po pierwsze to jest przyjęcie tego, co Pan Bóg chce dla mojego życia. I to jest ta moja ofiara, którą składam, że nawet wtedy, kiedy płaczę, to uwielbiam Pana Boga, bo On chce mojego dobra. Bo tak powiedział i tego doświadczam, że współdziała we wszystkim dla mojego dobra, dla naszego dobra. Czyli otwieram ręce i przyjmuję wolę Pana Boga, mówię Mu okej. Zgadzam się, pomimo tego, że nie rozumiem, idę za Tobą i uwielbiam Cię w tym. W dziękczynieniu przyjmuję to, co Ty dałeś. To jest też gest oddania, ale też oddania Bogu chwały. Wszystko należy do Ciebie, nic nie należy do mnie. Wszystko jest Twoje i ja, i to, czego doświadczam. Moje modlitwy, moje działania i w tym oddaję Tobie chwałę. Takim właśnie, nie wiem, tak rozumiem, nie wiem jak to wytłumaczyć, tak rozumiem modlitwę uwielbienia, że staję z podniesionymi rękoma, przyjmuję, ofiarowuję, mówię Panu Bogu tak, zostawiam Mu wszystko, otwieram ręce i mówię ok, zgadzam się na to, przyjmuję to w dziękczynieniu. A to prowadzi do chwały, do tego, żeby całkowicie mu się oddać i zachwycić się nim. Hej Jezu, królem byś chcesz kuchać moich, chcesz kuchać moich.